wkurzony w kije, bułkę z kiełbasą i butelkę z wodą ruszam na nieznane mi trasy wokół jeziora Pilchowickiego, utworzonego przez imponujących rozmiarów kamienną zaporę na Bobrze. Jest tu kilka ciekawych miejsc, które chciałbym zobaczyć. Słońce świeci, ptaszki śpiewają, szykuje się piękny dzień. Zacznijmy sobie trening od rozgrzewki w marszu, ponieważ ćwiczenia rozgrzewkowe stacjonarne w miejscu chciałbym pokazać wam o tam na dole. A dojście tam zajmie mi pewnie chwilę. Zaczynamy trening. Zapraszam. Marszu rozgrzewkowego za nami. Zaczynamy sobie ćwiczenia rozgrzewające w miejscu. Jeżeli jest ciepło, to spokojnie można zacząć sobie ćwiczenia rozgrzewkowe od małych stawów, takie jak na przykład krążenie w stawie skokowym. Kręcimy sobie stopą w jedną stronę dynamicznie, w drugą dosłownie po 10-15 sekund w każdą stronę, tak żeby stawy skokowe nam się ładnie nasmarowały. Jedna noga i druga. Tak jest. Jeszcze 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i w drugą stronę. 5, 4, 3, 2. Jeden. Ok, tak patrzę, nie wiem, czy mi się but nie rozwiązał. Kilka marszów w miejscu. Wysoko unosimy pięty. Wspinamy się na palce. Stawy skokowe cały czas, stawy skokowe pracują. Chwileczkę takiej prostej rozgrzewki dla samych nóg. Tak. Teraz pokręćmy sobie w stawach kolanowych, wysoko unosimy nogę w biodrze, w kolanie, uginamy do kąta prostego i kręcimy sobie dynamicznie w jedną i w drugą stronę. Jeszcze 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Druga noga to samo, po 10 raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tą lewą nogą zawsze mi gorzej wychodzi. I w drugą stronę. Jeszcze chwilę. 5, 4, 3, 2, 1. Świetnie. Troszkę rozluźnij. Kręcimy bioderkami, moi drodzy. I je dowolnie sobie ustaw. Kręcimy biodra. Dzisiaj kręcimy biodrami. Dzisiaj będziemy troszkę tutaj pracowali na mięśniach brzucha, więc wszystko to, co tutaj nam rozgrzeje, rozrusza biodra i tułów, to nam się przyda. W jedną stronę, w drugą stronę. Obszerne krążenia. Tylko same biodra. Tułów, stopy stabilnie. Tak, mamy w jedną, w drugą było. Teraz spróbujcie raz w jedną, raz w drugą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 9, 10, świetnie. Kilka wymachów nóg do przodu, tego nigdy nie powinno zabraknąć. Nogi w stawach biodrowych do przodu, do tyłu. Musimy zawsze solidnie sobie rozgrzać. Jeszcze 3,
dwa, jeden, druga noga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, świetnie, jest. I jest, łapcie sobie po obu końcach i włączamy krążenia nisko przy ziemi i w górze nad głową. Nisko i w górze. Nisko i w górze. Hop, hop. Spróbujcie zrobić to dosyć dynamicznie. Jeszcze dwa w tą stronę. Jeden i w drugą 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Świetnie. I załóż sobie z tyłu na łopatki, kolana ugięte, lekkie, ale dynamiczne skręty tułowia w jedną, w drugą stronę. Hop, 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 hop. Raz, dwa, trzy. Na oddech. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. I jeszcze pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Jeszcze pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Świetnie. Cały czas kije trzymamy sobie po obu końcach. Teraz spróbujcie wykonać taki ruch wyrzutu kiju w jedną stronę i zaraz od razu w drugą. Czyli będziemy się kołysać raz jedną, raz w drugą, mocno wyrzucając ramiona w górę po skosie. Tu, hop, hop, hop. I postaramy się to zrobić dynamicznie. Raz, dwa, trzy. Kolana się lekko uginają. Hop. Nie wiem, ile jest. Siedem. Osiem. Dziewięć. Jeszcze dziesięć. I raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Świetnie. Chwilę rozluźnij. Jest ok. Było coś dla nóg, coś dla tułowia. Troszeczkę ramiona, ale też ćwiczenia, które powinniśmy sobie dosyć często powtarzać w rozgrzewce. To są naprzemienne wymachy ramion do przodu, do tyłu. Tak jak robimy to w czasie marszu. Więc jeszcze zróbmy to przez chwilę. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Świetnie. No i słuchajcie, można by było na tym rozgrzewkę zakończyć. Jeśli to się uda Wam zrobić, plus te 10 minut wcześniej marszu rozgrzewkowego, to jest już dosyć fajna rozgrzewka. Natomiast dla ambitnych polecam jeszcze jedno ćwiczenie, szczególnie, że ono już też będzie nam nie tylko wzmacniało nas kondycyjnie i przygotuje nas do szybkiego marszu, ale też uaktywni nam troszeczkę mięśnie brzucha, które chcemy dzisiaj opracować. Co robimy? Łapiemy sobie kije z tyłu w ten sposób pod łokcie, żeby nam ustabilizowały plecy. No i moi drodzy, nic innego jak bardzo uniwersalny, potrzebny i doskonale budujący i kondycję, i siłę mięśniową, mięśni nóg i mięśni brzucha, skip A. Czyli kije tutaj zostają w górze i lecimy najpierw powoli. Zobacz sobie, jak się czujesz, jak to wychodzi. I stopniowo, stopniowo unosimy kolana coraz wyżej. Tak, jeszcze jesteśmy powoli. Wysoko kolana do brzucha, do klatki piersiowej. Brzuch napięty. Jest. Jeszcze 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i bardzo szybko.
Szybko, szybko, szybko. Wysoko, wysoko. Jeszcze 5, 4, 3, 2. Muszę to poćwiczyć. Spróbujcie. Przechodzimy sobie, słuchajcie, do marszu. Oj. No, przyznam się wam tak. Te skipy A to mnie zmęczyły. Ale taka rozgrzewka czasami powinna być mocna, intensywna, żeby ten trening też był intensywny. Za chwilę przechodzimy sobie już do marszu. Ruszymy sobie na trasy. Mam w planie kilka ćwiczeń na mięśnie brzucha. Ale najpierw jeszcze obiecałem wam, że pokażę ćwiczenie doskonalące wbijanie kija w podłoże. No to zobaczmy. Do tego ćwiczenia potrzebujemy kawałek podłoża, które jest dość miękkie. Czyli jak wbijesz kij w podłoże, to on właśnie nie zrobi czegoś takiego. Czyli no, gdzieś trzeba sobie poszukać kawałka trawnika, który jest dość miękki, który pozwoli na to, że kij po wbiciu w podłoże się na chwilę zatrzyma. Odepnijcie sobie paski od kijów, czy rękawiczki w moim wypadku, tak żeby zostały na dłoniach, a kije bez tutaj niczego przywiązanego. Łapiemy sobie tak, jak w czasie marszu chodzimy. Zrób sobie kilka metrów rozpędu. Po chwili weź kilka kroków, przejdź swobodnie i po chwili uderz kijem jednym, drugim i wbij, tak żeby zobaczyć, czy po wbiciu pozostały wbite w podłoże, czy upadają. Twoim zadaniem jest tak wbić kijek, żeby po wbiciu został stabilnie ustawiony, najlepiej właśnie pod takim kątem, na oko około 45 stopni, czyli a już w ogóle idealnie będzie, jeśli dwa kije będą idealnie pod tym samym, co mniej więcej, będą idealnie pod tym samym kątem. Już wam pokazuję, sprawdziły, czy mi się uda. Ręce luźno, kilka kroków na rozpęd, idziemy sobie, raz, dwa, wbij, wbij i zostaw kije, zostały. Jeszcze raz, w drugą stronę, idę, wybieram, wbij, wbij i sprawdzamy, czy kije zostały w podłożu, czy kije po wbiciu upadają. Jeśli kijek upada, znak, że twoje wbicie albo mu brakuje siły, co jeszcze nie jest dużym błędem. Gorzej, jeśli ten kijek uderza płasko, tak nie od góry punktowo, tylko płasko i wtedy się kładzie. Pamiętajcie, że kijek wbije się wtedy i prawidłowe wbicie kija jest wtedy, kiedy podążamy tutaj ręką do góry, a opada punktowo i wtedy jest szansa na to, że on stanie, da nam efektywne odepchnięcie, wbije się solidnie i będzie solidną podstawą do tego, żeby wykonać pełne odepchnięcie do tyłu. Bez tego będzie nam ciężko chodzić. Czyli jeszcze raz, kilka metrów rozpędu w miejscu, które uważasz, że jest tam miękko, wbij kije i sprawdź, czy wbiły się pod tym samym kątem, mniej więcej pod tym samym kątem, czy stoją stabilnie. Popatrz sobie, jak pracuje ręka, jak wbijasz kijek, czy jest to wbicie punktowe, czy jest to uderzenie i dopiero wbicie. Dość częsty błąd, jaki niestety pojawia się, to jest taki, że kijek zamiast uderzać punktowo od góry, wbijać się w pierwszym kontakcie w ziemię, to w pierwszym kontakcie uderza, jest takie lekkie odbicie i dopiero wbijamy. Czyli nie w ten sposób, że uderzasz i dopiero wbijasz, tylko w pierwszym kontakcie wbicie, odepchnięcie. Wbicie, odepchnięcie. Wbicie, odepchnięcie. Tak? Spróbujcie sobie to zrobić samodzielnie. Ja lecę na górę z powrotem na tamę i stamtąd ruszam sobie do pierwszego punktu, który chciałbym dzisiaj odnaleźć, czyli do miejsca, które nazywa się Kapitański Mostek.
Zobaczymy, czy uda mi się tam dotrzeć. Mam tam około 3,5 km, więc widzimy się za chwilę. Jest to jeszcze to miejsce, do którego chciałem dojść, bo przed chwilą spojrzałem na mapę, to kapitański mostek, który sobie obrałem za cel, nie jest 3,5 km stamtąd, gdzie byłem, tylko stąd jest 4,5 km. Więc w jedną i w drugą zrobi mi się prawie dycha. Nie wiem po jakim terenie, więc tam pokazywało, że w jedną stronę godzinę. Ale mniejsza z tym. Zobaczcie sobie to miejsce. Wow. Można było się ślizgnąć. Zobaczcie, jak fajnie. I tam jest taki most, do którego chciałem dojść później. Myślałem, że koło niego zrobię sobie ćwiczenia rozciągające. Ponoć jeden z dłuższych mostów, później to znajdę, kolejowych, takich wiszących, już nieczynny. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale spokój. Dobra. No to idę na ten mostek kapitański. Zobaczymy, czy mi się to uda. W mojej głowie kiełkuje niecny plan. Tak patrzę na mapę, że prowadzi mnie po trójkącie. A jak sobie ten trójkąt zetnę, tędy pod tą ścianę, to będzie szybciej. Chyba ciekawiej, bo tam o jakieś chyba zahaczam miasteczko, nie, delikatnie. Ale kusi mnie ta ściana. Nie był dobry pomysł. Jakoś z daleka nie widziałem tych krzaków wszystkich, kolców. Ale teraz już nie honor się wycofać. O podpieraniu kijami mogę zapomnieć. Takie są krzaki, że cały czas muszę kluczyć, ale jeszcze kawałek. To będzie szybciej. Okej, kicha. Źle zdiagnozowałem mapę. To, co myślałem, że jest takim domkiem na dole, to było tym. I myślałem, że idę koło tego, już minąłem to, a tymczasem wyszedłem bezpośrednio na jakąś elektrownię, znaczy transformację, no wiadomo, druty jakieś pod napięciem, nie będę się tu pchał, ale nie zejdę jeszcze na dół, jeszcze się nie poddam, szczególnie, że w ogóle gdzieś tam na dole już źle poszedłem. Te jelenie tutaj tędyż chodziły, czyli one muszą wiedzieć, co robią. Idę za nimi. To będzie szybciej. Dobra, mam nowy plan. Jeleń. Dzięki, 3 km.
jelenie swoją drogą, a ja pójdę wzdłuż ogrodzenia. Gdzieś musi się przecież skończyć. Okej, dobra wiadomość jest taka, że płot zakręca. Znaczy, na razie tylko o 90 stopni, a jeszcze chciałbym, żeby potem zakręcił jeszcze raz o 90 stopni, żeby poszedł w tamtą stronę. Zła wiadomość jest taka, że zapętliłem kółko i jakby cały czas jestem przy tamie. O, tu w dole, nie? A mój mostek kapitański, nie, tak, mostek kapitański, na który się wybieram, cały czas 4,5 km do tyłu. To będzie szybciej. Gdybyście chcieli kiedyś ze mną pojechać na jakiś wyjazd z kijami, no to wiedzcie, że na 98%, może 95%, się zgubimy, ale drogę odnajdziemy. Jeszcze kawałek źle, nie w tą stronę. Czy warto się było tu wspinać? No wspinać to może i. Czy warto to było iść te kilka kilometrów? No ocencie sami. Jest ładnie. Nie jest to zabójczy może widok. Ale najbardziej w tym wszystkim przeszkadza mi chyba, żeby tu było fajnie, to przeszkadza tamta fabryka i ktoś, kto tam aktualnie pracuje, coś mieli. A mogło być cicho i spokojnie. Fajne skały. Fajny widok i fajne miejsce na ćwiczenia. Cynkownia ogniowa, tak się nazywa ta fabryka, sprawdziłem. Więc skoro oni pracują, to my też. Dzisiaj mają być mięśnie brzucha, więc zrobimy sobie tutaj jedno ćwiczenie, a potem uciekam i jeszcze jedno zrobimy sobie gdzieś w jakimś miejscu odpowiednim do tego, które przewidziałem. Ćwiczenie jest, myślę, że dosyć proste, ale najważniejsza w nim jest pozycja wyjściowa, którą sobie dobieramy. Ugnij lekko kolana, kije łapiemy sobie na wyprostowanych ramionach, na szerokość ramion lub tak, jak jest Ci wygodniej. Zadanie polega na tym, żeby szybko skręcić kije w jedną stronę razem z tułowiem i szybko wrócić do środka. W jedną i w drugą stronę. Jeśli będziemy robić to szybko, wytworzy się siła taka, ta siła odśrodkowa, którą będziemy hamować i przeciwdziałać w drugą stronę. Wtedy mięśnie skośne brzucha się napinają i zaczynają pracować. Zrobimy sobie najpierw w jedną stronę, w drugą stronę i w dwóch zakresach. Zaczynamy 20 do jednego boku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. I druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem,
9, 10. Świetnie. I w dwóch zakresach, prawo, lewo, starajcie się przy dojściu do każdego z boków wyhamować punktowo. Uwaga, lecimy 20. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Brzuch mocno napięty. 8, 9. Mocno ramiona do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ćwiczenie powtarzamy. Jeszcze raz. Do boku i w obydwie strony. 20 w jedną stronę. Raz, dwa, trzy. Jest. Ok, i dwie strony to samo. Kolana lekko ugięte, brzuch napięty, dwie strony. Raz, dwa, trzy. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Świetnie. Schodzimy w inne miejsce i już pokazuję Wam kolejne ćwiczenie. Tak jest. Ćwiczenie mięśni brzucha w pozycji stojącej jest dość ciężkie. Więc jeśli tylko masz taką pogodę jak dzisiaj, że trawka gdzieś jest sucha i masz możliwość wyłożyć się na niej, dlaczego z tego nie skorzystać i nie zrobić kilku najprostszych... Ojejku, nie wiem czy zrobię. O, tu mi tak się leżeć, będzie fajnie. Zrobię. Kilku najprostszych z pięć mięśni brzucha w pozycji leżącej. Unosimy sobie tylko klatkę piersiową od podłoża w górę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, jeszcze dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10. Za chwilę druga seria, ale możemy sobie ją też zmienić troszeczkę, bo to ćwiczenie jest bardzo proste, na pewno potraficie je wykonać, więc możemy sobie troszeczkę je zmodyfikować, założymy nogę na nogę i będziemy skręcali tułów do przeciwległego kolana. Czyli zakładamy sobie nogę w ten sposób na nogę i łokciem do tego kolana staramy się dosięgnąć. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jeszcze 10, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I druga noga to samo i druga strona to samo. Raz, dwa, trzy. I 10. No, mięśnie brzucha będziemy musieli trochę jeszcze poćwiczyć. Bo jest to coś, co na pewno wymaga treningów. Ja za chwilę sobie jeszcze tę serię powtórzę. Wy zróbcie wedle uznania. Jeśli macie siły, ćwiczenie powtórzcie. Przede mną jeszcze 5 kilometrów, myślę, z powrotem już będę szedł normalną trasą. I co? Będzie czekało nas jeszcze tylko rozciąganie. Lecimy kolejną serię brzuszków na wprost, na skos i ruszamy w trasę. Mam nadzieję, że tempo trzymacie dynamiczne, chociaż dzisiaj o tym jeszcze nie wspominałem. Starajcie się utrzymywać tempo na poziomie tych 70-80% swojego tempa maksymalnego. Robimy brzuszki. Raz, dwa, trzy. Osiem, dziewięć, dziesięć. Nie wstanę, tak będę leżał. Naprawdę polecam to ćwiczenie.
Idziemy. Dzisiaj się zastanawiam, w związku z tym, że pomału się zbliżamy do zakończenia i będą ćwiczenia rozciągające. Jakie są ćwiczenia rozciągające na mięśnie brzucha? Do głowy mi przychodzi dobrze się najeść. Ale czy coś więcej? Coś może wymyślę. Tak czy inaczej, końcówka marszu spokojniejsza i za chwilę widzimy się na ćwiczeniach rozciągających. Nie będę oszukiwał. W to miejsce podjechałem kawałeczek samochodem, bo po pierwsze chciałem wam pokazać ten piękny most, a po drugie chciałem jeszcze mieć chociaż trochę sił na to, żeby wykonać z wami ćwiczenia rozciągające. Ćwiczenie, które powinno się pojawić praktycznie na każdym treningu, to jest wyciąganie, no nie mam tu zbyt stabilnego podłoża dzisiaj, ale będzie ok. Wyciągamy sobie ręce daleko do przodu. One ciągną w przód, w przód, w przód, bioderka do tyłu, tą pozycję to już na pewno dobrze znacie. To jest jedno z najwygodniejszych i najprzyjemniejszych ćwiczeń po każdym treningu. I teraz próbujemy dodatkowo, jak już jesteśmy nisko, przeciągać ręce na boki, na boki, na boki. Muszę sobie postawić troszeczkę bardziej z przodu, bliżej siebie. Na boki, na boki, tak, żeby tu jeszcze można było klatkę piersiową opuścić. Kolana trzymaj wyprostowane. Chwilę wytrzymujemy, zawieszamy się tutaj, już wisimy na kijach i teraz spróbujcie, przez to, że się obniżyliśmy, jak kije będą wracały do przodu powolutku, to klatka piersiowa jeszcze bardziej będzie się rozciągać. I ciągną ręce daleko w przód. W czasie tego ćwiczenia dobrze jest pooddychać, weź głęboki wdech nosem, wykonaj koci grzbiet. Wydech ustami w dół. I jeszcze wdech koci grzbiet. I wydech ustami nisko w dół. Świetnie. Teraz porozciągamy mięśnie uda z przodu. Tak, łapiemy sobie nogę w ten sposób. I jednocześnie przed drugą ręką staraj się wyciągać klatkę piersiową do tyłu. Czyli tu ciągnie noga. A tu ciągnie klatka piersiowa daleko w tył. Trzymaj. Druga noga to samo. Jest. Jedna noga, odchylamy sobie udo jeszcze do tyłu. Drugą ręką po skosie w tył. Żeby udało się utrzymać równowagę wam jak najłatwiej, starajcie się nie błądzić wzrokiem. Czyli utrzymajcie wzrok w jednym punkcie. Wtedy jest dużo łatwiej utrzymać równowagę. Jeszcze chwilę. I jest. Świetnie. Złapcie sobie teraz kije po obu końcach. Przełóżcie za plecy. Tak, żeby jednym końcem sięgać jak najniżej z tyłu do ziemi, a drugim w górę ręką za plecami. I wyciągają nam się ręce. Ręka w dół, co jest w dole, ciągnie do tyłu w dół. Tą rękę, która jest w górze. Chwilę wytrzymaj. Brzuch wypychamy do przodu, biodra do przodu. Jeszcze 5, 4, 3, 2. Świetnie. I druga strona. Druga strona to samo. Jeszcze jedno ćwiczenie, które chciałbym wam dzisiaj pokazać na rozciąganie pasma tylnego mięśni nóg. Postawcie sobie kije z przodu. Jedna noga jest stopą skierowana do tych kijków. I tutaj możemy się swobodnie zawiesić na kijach. Tak, nawet tak na chwilkę na nich się zaprzeć. Tak, żeby poczuć, że całe pasmo tylne mięśni nóg zaczyna się rozciągać. I mamy stabilną pozycję. I teraz, jeśli jest ci wygodnie, to wystarczy, że sobie będziesz tak wisieć na kijach. Tak, żeby tylko się na nich zaprzeć.
a jeśli chcesz, to wyciągnij je jeszcze daleko do przodu, tak żeby połączyć tutaj w tym ćwiczeniu rozciąganie jeszcze dodatkowo mięśni tułowia. I tak sobie wytrzymujemy te 20 sekund. Ja już troszkę stoję, więc jeszcze 10. Jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. Świetnie. No i druga noga to samo. 5, 4, 3, 2, 1. Świetnie. Rozluźnij. Dziękuję Wam za dzisiejszy wspólny trening. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie do końca wszystko. To będzie szybciej. Ale było fajnie. Cóż, jeszcze Wam się podobało, pamiętajcie, dajcie kciuka w górę, żebym wiedział, że Wam się podobało. Jeśli macie jakieś uwagi, napiszcie. Syn mnie pouczył, że jeśli chcecie, że nie wystarczy kliknąć subskrypcję, ale jeśli chcecie dowiadywać się, mieć informację, że filmik się pojawił, to trzeba tam kliknąć subskrypcję i jeszcze dzwoneczek. Więc kliknijcie subskrypcję i dzwoneczek, wtedy będziemy na bieżąco. No i cóż, dziękuję Wam jeszcze raz za miły trening. Widzimy się następnym razem. Do zobaczenia! Mostu na górę do samochodu. Polecam to miejsce. Jest tu mnóstwo zakamarków, mnóstwo ścieżek i tras do odkrycia. Musi tu być pięknie, jak się troszkę zazieleni. Widzę sporo wędkarzy. Miłośnicy wędkarstwa też będą mieli co robić. No i jesienią po nas jest też pięknie. Więc jezioro Pilchowickie o każdej porze roku myślę, że warto odwiedzić. No, jeszcze mam kawałek. Wodę już całą wypiłem, ale bułka z kiełbasą zniknie za chwilę. O, tak most wygląda na górze. Wygląda, jakby coś jeszcze jeździło, ale jakbym miał wsiąść do takiego pociągu, co jedzie po takich deskach, bałbym się.